Sibi spacem parabellum, jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. To łacińskie przysłowie od lat jest nieformalnym mottem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wystawa odbyła się po raz 30, ale po raz pierwszy w wojennej atmosferze. Trwająca niemal od roku wojna zaglądnęła także tu, a to za sprawą ekspozycji wraków pojazdów wojskowych, ale nie tylko. W trakcie targów można było osobiście spotkać najsłynniejszego drona tego konfliktu, czyli Bayraktara, oraz czołg Abrams, który wkrótce pojawi się w polskiej armii. MSPO stał się także miejscem polskiej premiery śmigłowców Bell Textron. Mowa o bojowym AH-1Z Viper oraz wielozadaniowym modelu UH-1Y Venom. Wielkie światowe koncerny zbrojeniowe zaprezentowały w Kielcach wszystko, czego potrzebuje żołnierz na współczesnym polu walki. O tym, że liczy się nowoczesna technologia, przekonała wojna na Ukrainie. Sukcesy naszych sąsiadów to zasługa najnowszych zdobyczy techniki. Ale nie tylko giganci funkcjonują w tej branży. Jest miejsce na małe, ale operatywne przedsiębiorstwa. Przykładem była polska firma AMZ Kutno, producent pojazdów militarnych. AMZ Kutno to jest firma prywatna, 100% kapitał prywatny. Jest to rodzinna firma założona 20 lat temu w Kutnie. Nie działamy w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jesteśmy oddzielnym podmiotem. Natomiast staramy sobie wykroić taką niszę dla siebie na rynku polskim, jak i zagranicznym. Specjalnością AMZ Kutno są lekkie pojazdy opancerzone. Nowościami, które przywieźliśmy na MSPO 2022, są trzy pojazdy. Bóbr 3, Lotr, który jest odmianą specjalistyczną Bobra 3, oraz pojazd Tur 7, który przywieźliśmy w odmianie LTM, czyli lekki transporter medyczny. AMZ Kutno od lat słynie z produkcji tego rodzaju pojazdów. Dzięki modułowej, uniwersalnej konstrukcji mogą one pełnić różne role, także ambulansu czy radiowozu. Nowością AMZ Kutno w Kielcach był Lotr. Lotr jest to owoc długoletniego projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem Lekki opancerzony transporter rozpoznawczy, który toczy się nieprzerwanie od 2013 roku. Obecnie projekt już zmierza ku ukończeniu. Zakończyliśmy badania kwalifikacyjne nadzorowane przez stronę wojskową. Niełatwo zaprojektować taki pojazd, ale jeszcze trudniej zyskać aprobatę sił zbrojnych. Testy trwają całymi latami. Są to badania państwowe, które kończą się oficjalnym protokołem i jeśli zakończone są z wynikiem pozytywnym, pojazd kierowany jest zwykle do produkcji seryjnej, oczywiście po uwzględnieniu uwag i zaleceń strony wojskowej. Takie świadectwo uznania to duża szansa na sukces Lotra. Pojazd Lotr jest pojazdem przeznaczonym dla wojsk rozpoznania. Posiada system rozpoznania oparty o maszt teleskopowy, na którym znajduje się radar rozpoznania pola walki. A do tego dwa karabiny maszynowe oraz kilka innych systemów wspierania walki. Jakich? To tajemnica wojskowa. W kolejnej relacji z 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach pokażemy Wam inne ciekawe pojazdy.